Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 10, w wersetach od 1 do 16? Potem wyznaczył Pan innych 70. Rozesłał ich po dwóch przed swoim obliczem do każdego miasta i miejsca, do którego sam miał przyjść. Mówił im: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto ja posyłam was jak jagnięta między wilki. Nie noście ze sobą sakiewki, torby ani sandałów. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Do któregokolwiek domu wejdziecie, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, wróci do was. W tym domu pozostańcie, jedząc i pijąc to, co mają, bo godzien jest robotnik swojej zapłaty. Nie wyprowadzajcie się z domu do domu. Jeśli do któregoś miasta przyjdziecie i przyjmą was, jedźcie to, co przed wami położą. Uzdrawiajcie chorych i mówcie im: przybliżyło się do was Królestwo Boże. Jeśli do któregoś miasta przyjdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i mówcie: nawet proch, który przylgnął do nas z waszego miasta, na was ocząsamy. Wiedzcie jednak, że się przybliżyło do was Królestwo Boże. Mówię wam, że w tym dniu lżej będzie Sodomie niż temu miastu. Biada ci, Chorazynie! Biada ci, Betsajdo! Bo gdyby w Tyrze i w Sydonie miały miejsce te przejawy mocy, które były u was, dawno by się upamiętały, siedząc w worze i popiele. Dlatego Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niż wam. Ty, Kapernaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Nie, aż do Hadesu będziesz strącone. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. W czasie życia Pana Jezusa na ziemi kończyła się pewna epoka. W obecnym czasie jest podobnie, kończy się czas łaski. Między tamtym i obecnym czasem można dostrzec wiele cech wspólnych. Mimo niewiary, która dzisiaj jak wtedy szerzy się coraz bardziej, Pan żniwa zna owoc, który musi być zgromadzony do niebieskich gumien, nawet jeśli my go czasem nie dostrzegamy. Robotnicy są potrzebni, aby żniwo mogło być zakończone w krótkim czasie. Nikt nie powinien tracić czasu, ponieważ na wschodzie ceremonia pozdrawiania także zabierała wiele czasu. Pan nakazał jej unikać. Miastom, które wtedy odrzuciły poselstwo o Królestwie Bożym, będzie ciężej niż Sodomie. Co jednak stanie się z ludźmi, którzy mieszkają w chrześcijańskich krajach, słyszeli Ewangelię o Jezusie Chrystusie i odrzucili ją? Ich odpowiedzialność jest większa niż miast galilejskich. Kto odrzuca posłańca Pana Jezusa, aby nie słyszeć Ewangelii, odrzuca nie tylko Jego, ale samego Boga.